Cześć. Miasto stołeczne. Warszawa. Ursynów. Warszawski Ursynów. I gdzie jestem? Gdzie się znajduję? Niektórzy z was już wiedzą. A znajduje się na słynnym osiedlu, przed słynną klatką schodową na warszawskim Ursynowie. Alternatywy 4. Pamiętacie ten serial? Alternatywy 4. Tu było słynne drzewko, które gospodarz domu, anioł, kazał ściąć i ścieli. Widać tu słynny nasyp, na którym docent z... jak on miał? Furman? Orła. I słynny murek, który już nie jest surowy, betonowy, tylko wymalowany. I tą klatką schodową była wprowadzka, czyli wprowadzanie się lokatorów. Którą nadzorował anioł, cieć, znaczy gospodarz domu. I tu jest słynny adres. I teraz uwaga. Ulica to tak naprawdę Grzegorzewskiej 3. Dawniej Alternatywy 4. Klatka schodowa. Tutaj jest jeszcze mural serialu. I w tym oto bloku anioł, kierownik domu
kultury dostał nową posadę. Ciecia, znaczy gospodarza domu. A dlaczego drzewko mu przeszkadzało? Bo sopelek mu wpadł i wpadał na nie. Dlatego kazał je ściąć. I tu wam pokażę jeszcze mural drugi. Tu jest drugi mural. I w ostatnim odcinku jest pokazany anioł jako wielki pan, kierownik osiedla. I prawdopodobnie sfilmowane zostało to chyba na tej ulicy, albo no nie wiem, tak. Trzeba było to dokładnie sprawdzić już. Kadr. I tu jest też słynna scena, jak podjeżdża też w ostatnim odcinku śmieciarka. Koleś, który starał się o mieszkanie, jest cieciem. I tu gdzie śmieciarka, on wyprowadza jakby kubeł ze śmiećmi. Jakby tu był syp, którego nie ma. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem w tym miejscu nieodegrane. Nie, takie skojarzenia. Trzeba dokładnie sprawdzić kadry ostatniego odcinka. Tu mamy, jeszcze raz pokażę te murale. Tak wygląda od tyłu ten budynek. I tu jest właściwa klatka schodowa. Tablice. Witamy gospodarza domu. Alternatywy 4. I ta tablica stała tutaj. Chyba to miejsce stało. Z tego co pamiętam. Jeszcze ostatni kadr. No przedostatni. No to oto tablice. I pokażę wam coś jeszcze. To będzie już ostatni kadr. Mamy tu przedostatni kadr.
Aha. A ostatnim kadrem jest pewien kamień. To oto jest ten kamień. To jest ostatni kadr. Alternatywy 4. Alternatywy 4 słynnego adresu. Marli Grzegorzewskiej 1888-1967. Wielkiemu pedagogowi, wychowawcy dzieci specjalnej troski. Setną rocznicę urodzin. Tyle w tym oto materiale, więc do następnego.